Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć, piątek. Zobaczcie, co tu nam się dzieje. Ocean strachu. Trzeba się trochę pozbyć na miarę możliwości, żeby można było śmigać po tym. No i działamy. Takie cudo znalazłem, wynalazłem. Dla kawy kierownika. Trzeba dopieścić go trochę, ale będzie fajny. Trochę go zautomatyzuję bardziej. Krańcówkę założę, żeby się odcinkę robił na koniec. Ale później wam pokażę, jaka to będzie dobra sprawa. A to kupiłem głównie po to, że tu się nie ma co zepsuć w tym sprzęcie. Brzeszczot będzie z takiego czegoś pochodził, będzie przeze mnie przerobione. Z piły takiej za 60 zł dedry będzie latała i latała. Trochę trzeba otulinę wymienić, żeby i tak generalnie robi cięcia piękne i ma sama ma posuw, tak? Znaczy posuw, to jest posuw naszego autorstwa, czyli cyknąć ją do góry troszeczkę. Zresztą zaraz wam pokażę na jakimś kawałku. Czyli tak, musiałem szybki kurs z rana przejść we własnym zakresie, żeby skumać, o co w niej chodzi. A więc tak, tutaj mamy wysokość ustawiania. To będzie bardzo dobre do tego, jak będziemy mieli prąd na budowie już z sieci. Ale ja dzięki tej maszynce chcę robić gotowe ukształtki. Gotowe ukształtki chcę zrobić. Tu nie ma jakichś takich suchara jakiegoś by się przydało wziąć. Oddał się. Plus będzie taki niezaprzeczalny tej maszynki, że kawa ustawia, co ma do ustawienia. Tu teraz nie będę ustawiał odległości, bo nie mam miary przy dupie. I bez tego maszynka by nie chodziła. Znaczy chodziłaby, ale byłoby tak jak z lisicą, że podbijałaby bloczka. Czyli przy 24 cm materiale pewnie raz będzie to wystarczyło ustawić. Zablokowane. Łukasz, puścisz agregat? Niedźwiedzia? Generalnie posuw tu jest do tego, że musimy machać, ale postawiliśmy w ten sposób i sama ciśnie wtedy. Czyli mogę sobie śmiało teraz robić pasterki 2 cm, a taki mam plan odnośnie tych ukształtek własnej roboty. Oj. Co? Dasz sobie radę? Nie da sobie radę. Co? Hałasuje trochę, no ale musi. I w tym czasie ona sobie idzie do końca i ktoś, kto będzie obsługiwał, może zrobić w międzyczasie resztę rzeczy, tak? A puścić takich plasterków 2 cm naciąć, to wam pokażę, jaki mam plan. Może dzisiaj to zrealizujemy, zobaczymy. Czyli chcę zrobić gotowe ukształtki klejone i zrobić przede wszystkim gdzieś test, tak? Czy beton nie rozwali tego według mojego założenia, ale przygotujemy sobie ukształtki i mam zawsze dostęp gdzieś tam, jak znajomy leje beton czy coś, to podjadę i po prostu wylejemy, zobaczymy, czy nie rozwala. No i w tym czasie, jak ona dojdzie do końca, ona się nie wyłącza, bo to jest maszyna starusieńka, widzę. Ale nie tnie dalej materiału, jest ogranicznik zrobiony, a w momencie, jak zamontuję na końcu prowadzenia krańcówkę, wyłącznik krańcowy, to będę miał rozwiązany ten problem. Znaczy problem, to nie jest problem, bo ona tak ma po prostu. I mamy naprawdę zachowany kąt i cięcie zrobione. Brzeszczot też pewnie ma swoje lata, bo widać, że oryginał. Ale ja ją odpicuję, zobaczycie, jak będzie ciachała plasterki. A tymczasem wracamy do roboty. Ten jest wysunięty za daleko. Tu się wczoraj majtłem. Nie wiedziałem, czemu mi takie spoiny szerokie wyszły.
bo za daleko był wysunięty, czyli on będzie do starcia albo do wycięcia wręcz, bo do ścierania za dużo przy takim mokrym, ale wytniemy bez problemu. Tymczasem lecimy tutaj z stawkami, żeby mieć już ostateczną wysokość przedostatniej warstwy. Ona celowo jest cięta niższa, tak jak widzicie, sporo, z pół centa dobrego, żeby ją ustawić na kleju tutaj, tak jak to było pokazane tam w kotłowni. Będzie ustawiona na kleju, jeszcze pójdzie drugi i kawałek, z tym, że ten kawałek wstawimy chyba w środeczek tutaj, tak jak zrobiliśmy to tam. Co, ciepło? Parówa będzie. Zobaczcie, że będzie parówa dzisiaj jak nie wiem co. 15 stopni. Tutaj ta wstawka to nie będzie aż tyle tu nałożone kleju, tylko będzie wklejony bloczek na wysokość docięty. W ten sposób wklejony i tutaj dopiero lecimy z tym. Radio można podgłośnić, wiesz? O ile materiał gazobeton jest bardzo fajnym materiałem do obróbki, to o tyle, jeżeli jest mokry, jest masakryczny do obróbki. Mówimy oczywiście tu o docieraniu go na wymiar. Docieraniu czy docinaniu samym na wymiar. Naprawdę materiał jest wtedy niewdzięczny, bym powiedział, do pracy. Tu grubiej, tak jak wam mówiłem, w celu takim, żeby sobie można było, tutaj damy cycka, cycek do starcia jeszcze. Zobaczcie, jak jest materiał mokry. Zapycha się tara od razu. Tu jeszcze bym zapomniał. I teraz nas interesuje tutaj manewr. Wczoraj po prostu pogoda była masakration. O, patrzcie, co tu się dzieje. I dostał po dupie. Widzieliście wczoraj tam. Można było napieprzać, ale jeżeli było przełamanie takie jak tutaj, czyli tu w tym miejscu gdzieś coś pieje nam, cyk, oczywiście go wywalamy. Nie będę rzucał, bo się rozwali. Zobaczcie, tutaj jest kamyk pod tym. Grudka suchego kleju jest. Taki klej suchy jak kamień jest na drugi dzień. No i w tym miejscu ewidentnie widać, gdzie było szczelone. Tu mamy gotowe. Mimo tego, że padało znowu całą noc, jest dzisiaj tak. Będzie ciepło bardzo. Będzie parówa jak 102. Ktoś pytał o co chodzi z tym czerwonym. Otóż o to, że tu jest napisane góra. No tu jest niewyraźne, ale generalnie z szablonu lecą napis góra, dlatego że z przekroju, gdzieś już pokazywałem, dlaczego, że belka jak wygląda z przekroju nad proże strunobetonowe, to zbrojenie idzie dołem. I wygląda to w następujący sposób, w dużym powiększeniu. Tak wygląda belka w dużym powiększeniu. Czyli tu jest wyoblona do góry. Tak działają siły z fizyki. Jeżeli zbrojenie byłoby górą, nic by, nie spełniałoby swojego zadania wtedy. Zbrojenie jest zbrojone dołem. I nie wiem, czy każdy producent, bo pytałeś również, czy każdy producent pisze na czerwono góra. Myślę, a nawet na pewno, że każdy producent zaznacza to w jakiś sposób. Ale jak nie będziesz miał pewności, to jak weźmiesz na tą belkę, położysz łatę dwumetrową, poziomicę, trafisz poziomicą środkiem w środek,
to poziomica będzie tak się huśtać, czyli w tym czołowym punkcie belki będzie punkt podparcia i będzie poziomica się tak huśtać. Jak odwrócisz natomiast odwrotnie, to położysz poziomicę, będzie dołek. Nie wiem czy... Łukasz, mamy jeszcze nadproża tu? Nie, trzy braliśmy. Pokażę później, będę pamiętał, pokażę później. A tymczasem wracamy tu. Pierw tu sobie ustawiam, żeby już tą drugą, żeby się wzorować do tej. Widzicie, nie trzyma wymiaru, ale bardzo minimalne wachnięcie. Jest idealny poziomik, pionik. Teraz drugiego wcinka i mamy skończone. I możemy startować wtedy tak o, cyk, tu i tam do sznureczka i wskakujemy tam. Dobra, jest. Te nadmiary teraz trzeba pozabierać, bo to kurczę wszystko później będzie do sprzątania, ale tak, trafione, zatopione. Wczoraj chodziło Makita 4 godziny na tej baterii, dzisiaj startuje od godziny 6. Zobaczymy jak będzie, ja ustawiam, że wytrzyma z 40 godzin. Tu mamy już zrobione. Wnęka tu oczywiście zostaje, żeby przewiązać ostatnią warstwą z tą ścianką, która będzie z nadprożem. Teraz startujemy to i lecimy z tematem tutaj. Pozdrawiam Cię i kawę. Filip Olbiński. Moja kobieta już przywykła rano pytać, co robiliście wczoraj wieczorem z panem Łukaszem z filmiku? No więc jutro pochwalę się, że kładliśmy z Łukaszem nadproża. Błażej Pajda. Można link do tych baterii zamienników? Kamil Przybysz, podawałem wczoraj, mówiłem o nim. Wypowiedziałem go, ale ktoś już tobie podał. Wod Player już tobie podał. Oglądanie twoich filmików jest jak narkotyk. Wciąga tak, że filmiki o długości kilkudziesięciu minut ogląda się tak, jakbym miał kilka minut długości. Super pomysł na filmowanie prac budowlanych. Pozdro chłopaku i życzę wszystkiego jak najlepiej i rozwoju twojego interesu. BM. Dziękuję. Łukasz, czemu nadproża kładzie się czerwonym do góry? Crazy Popcorn. Dobry ten nick. Już wypowiedziałem się dzisiaj na tym filmie z dnia dzisiejszego, tak więc tam już masz odpowiedź. To właśnie tobie odpowiedziałem, bo wczoraj to czytałem jeszcze chyba wieczorem. Mam pytanie, czy nie lepiej takie działówki, gdzie po obu stronach będzie szafa zrobić z GK, czyli z gips kartonu, z płyt regipsowych, z regipsów. Ktoś tobie odpowiedział, MX tyle samo roboty, a jednak lita ściana jest lepsza. Pamiętaj, że szafę też trzeba zamocować do ściany. Ja bym był trochę innego zdania, no... Na zachodzie jest to dość popularne, w wielu regionach jest to standard wręcz. Nie ma problemu z przyczepianiem do karton gipsów dzisiaj ciężkich szafek i tak dalej, i tak dalej. Są odpowiednie technologie, techniki, ale na pewno ściana w zabudowie GKB ma lepsze właściwości akustyczne, jeżeli zostanie poprawnie wykonana od betonu komórkowego. A jeszcze lepsze od betonu komórkowego właściwości akustyczne ma materiał silikatowy, czyli silka tak zwana. Część osób, dużo tak osób robi ściany nośne z betonu komórkowego albo z ceramiki, a ściany działowe robią z materiału silikatowego. Mnie na przykład teraz namawia jedna firma, co produkuje wiązary, dostarcza do tego, żeby w przyszłości spróbować zrobić zabudowę działową, ściany działowe w środku na konstrukcji szkieletowej drewnianej. Zobaczymy. Witam panie Łukaszu, potrzebuję z panem porozmawiać na parę tematów. Napisałem na Facebooka, ale nie wiem czy dostał pan, ewentualnie proszę powiedzieć gdzie mam pisać. Joker, na maila proszę pisać. Panie Łukaszu, mógłbyś powiedzieć jaką masz sprężarkę do gwoździarki? Ona chyba ma 50 litrów? 50 litrów ona ma chyba, ja na którymś filmie mówiłem, kupiona jest w Castoramie, silnik jest w układzie V na dwa gary. I do tej nawet dużej gwoździarki, na te 130 gwoździe, do moich celów, czyli takich, że raz na dwa miesiące będę robił dach, wystarczy. Przesadna dokładność, Kamil Wróbel. Siema, filmy dobre, pomocne z fachową wiedzą, ale mam jedno, ale. Murarzem nie jestem, ale wybudowałem sam dom. Gdzieś doczytałem, iż nie powinno stosować się kotw z żelaznych w gipsie. Gips jest agresywny i po kilku latach może kotwy nie być lub będą pojawiać się wykwity rdzawe. Proszę popraw mnie jak jestem w błędzie. Szacun, agent. Tomasz, agent. Tomasz, to nie jest gips. To tylko tyle chciałem powiedzieć. To nie jest gips.
Czekałem jak głupi na następny odcinek. Test Jeepa sugeruje zrobić jako osobny odcinek. Gdzieś wklejonym na stałe logo Dom za 150. Bo oglądalność tego będzie gigantyczna. Warto też zrobić chwytliwą miniaturkę do tego. Tak jest, nie można zmarnować takiej szansy na promocję. To będzie prawdziwy hit. Czekam z niecierpliwością na produkcję. BM. I jeszcze trzeba mieć na uwadze, jak Adbuster schrzanił sprawę, czyli ten typ, co to robił, co mi podesłaliście linka. Bo tak jak wypatrzył plamy oleju itd., ale no do Suporexu i dziwić się, że od razu odpadł. Aczkolwiek tu się zdziwię, jak nie odpadnie od razu. Tak więc, słuchajcie, chciałbym zrobić to dzisiaj. Znaczy, chcieliśmy zrobić jutro test, no ale jest taka sytuacja, tak? Taka sytuacja, że jak tutaj wjadę, przyczepności tu w ogóle nie będzie samochodem. Będzie się w miejscu ślizgał. Zrobimy to, jak będzie sucho. Co się odwlecze, to nie uciecze. Parę dni nas nie zbawi. Ja też bym bardzo chętnie chciał to zrobić już dziś. Ale dzisiaj nawet nie przyklejam tych płytek, o których mówiłem wczoraj. No bo to jest wszystko mokre, tak? Chciałbym zrobić to optymalnie, żeby było. Oczywiście na tych wszystkich materiałach jest napisane, że działają na mokrych powierzchniach i tak dalej. Chciałbym niemniej jednak zrobić to na sucho. Nie, kawulec? No nie dopisuje. Dobra. My lecimy tu ze sznurem i skakujemy tu. Kawa chyba już będziesz to atakował dzisiaj, bo dzisiaj mamy piątek, godzinę 7 z hakiem, tak więc mało czasu mamy, żeby się wyrobić do soboty, czyli do jutra. Na pewno się nie wyrobimy. Później wam pokażę, po co kupiłem ten sprzęcior. Może dzisiaj będzie czas, to wam pokażę, ale ja go przerobię trochę, ja go odpicuję, na następną budowę będzie gotowy. Jesteśmy na ostatniej prostej, czyli tutaj jeszcze musimy tom wymurować. Oczywiście od początku pilnowaliśmy tej strony i ją do końca pilnujemy. Ostatnia prosta i spadamy tam. Tu mamy przedłużenie. Jest mokro, więc zostawiam. Nie ściągam od razu zaprawy. I tu zobaczcie, jest teraz 64 cm. Licząc nawet, że tynku będzie 1,5, 64 minus 1,5. Spokojnie 60 meble na zabudowę wejdą. To niech sobie podciągnie trochę. A my tymczasem lecim tutaj. Chyba będziemy robić tak z kawulcem, że tutaj sobie ustawimy dwie poziomki na końcu, poziomica tu i całą ścianę polecimy na wysokość nadproży, czyli 10 warstw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 warstw polecimy tą ściankę, później polecimy tą 10 warstw, już będziemy kończyć. Myślę, że tak pójdzie szybciej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przy 10 warstwach, jednak bez wiązania, może być różnie. Zobaczymy. Tu robimy w taki sposób. Tutaj będziemy łapali pion tego lica, polecimy tą ścianę na wysokość poziomek. A tutaj oczywiście pion tej ściany, tak? Pion tej i koniec, żeby był w pionie tutaj. Polecimy sobie do wysokości nadproży, zęby zostawimy co drugi i tam zrobimy tak samo. Ósemki. I tutaj ósemki, czyli co druga warstwa ósemka będzie potrzebna, czyli 6 ósemek. Teraz sobie docinamy od razu 6 tych, czyli powtarzalny wymiar, który będzie za każdym razem robiony. Do tego między innymi będziemy używać maszynki. I ona sobie teraz ciacha wszystkie. W międzyczasie możemy coś robić. Dotnie, przesuwamy na takich całych 7, 8 potrzebowaliśmy, nie? 8, cyk i mamy 4 elementy za jednym razem cięte. Jej nie przeszkadza, że ona se chodzi. Ja sobie mogę teraz murować w dalszym ciągu. Kawa też nie jest zobowiązany, żeby tam przy niej stać. A ja ją jeszcze bardziej zautomatyzuję, tą machinę. Tylko ją po prostu wtedy wyłączyć, jak już dojdzie do końca. Dobra, wezmę. Muszę ci dać i tak. Która? O! No, chyba, że nie chcecie, wiesz. Proszę? Jak... A to i tak trzeba łazić po tej zasranej wodzie i tak to. Ale chodzi o to, że sznurek masz od tej mańki, nie? No. To żeby i po co mam ustawiać tu i przy sznurek mam. Dokładnie. No i jak dojdzie do końca, jest ograniczona, że stoi. Czyli tu mam odpad. Odpady daj. Teraz sobie ją ustawiam. Cofam do końca. Puszczam hamulec. Ustawiamy sobie teraz. Aha, od razu kawa sprawdzimy, jakie ona ma głębokość cięcia. Czyli ma 24,5 cm, no.
24,5 minus 8. 4,5 minus 8. 6,5. 16,5. Tarara. Cyk. Hamulec czarny. Blokadka. Dzida! Dobre! Ale ja będę. Normalnie... Teraz wszyscy będą chcieli ciąć. Ja zajęcie cięcia, ja też ci, co ty. Trzeba się każdy musi się naumieć. Hamulec tutaj. To musimy dać tak. No tu, nie, tu niestety trzeba będzie tak robić. Oprócz tego, Łukasz, to się obcięły, teraz jeszcze ustaw dwie. Pamiętaj, 24,5, tak? 4,5 i 3,5, 8. Prowadzenie jakie ma. Czyli Łukasz, tego trzemy. Co? No tak, ale tego musimy zetrzeć, bo już nie włożymy później, wiesz. I ty też będziesz sobie mógł wyciąć już więcej ich w wolnej chwili. Zobaczcie, jak jest mokry, ile już ciężej idzie dziad. Cyk. I to są te, które nas interesowały. Powtarzalne. Naprawdę kąty utrzymane. Czyli to są te, które będą szły tu. Do samej góry. Oczywiście cycka tniemy. I tak, takim oto sposobem unikniemy. Będziemy wykorzystywać odpady. A oprócz tego, że to wyobraźcie sobie, teraz biorę. Wyłączę, nie? Dobra, spoko, wyłączaj, no. Już pokazaliśmy to. Teraz sobie wyobraźcie, że z 24 po 2 centy to jest 12. Minus 0,5 centymetrowy ten. 12 z 10. Z 10 pasków 2-centymetrowych będę miał może 9, z 24 nawienie stracony. Pokażę wam, co chcę wymyślić. Znaczy wymyślić, ja już to wymyśliłem. Ty mi tu się nie kryć. Nie wpierdzi, tam jakiś śrubokręt leży kawa na ziemi. I tak o. Tu będzie dwójeczka. Tu będzie klejona dwójeczka. Czyli tu będzie klejona. I tu będzie również dwójeczka. Czyli ukształtka. Taki kształtek chcę zrobić ze 4 chociaż. I te 4 ukształtki później połączymy. 3 na przykład, tak? Tu jest w przekroju oczywiście U. I chcemy je zalać na sucho z gruchy. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zrobić test na sucho, bez wzmacniań. Jeżeli rozwali, to zrobić ze szpilkami przestrzelonymi, ale tylko z tą rurką traconą. Te, co były tu rurki, z tymi rurkami traconymi, bo przy zastosowaniu ukształtek problemem było w tym projekcie to, że oryginalne ukształtki mają 5. Najpewniej domyślam się, że nie bez powodu tu jest 5 centów. Właśnie chodzi o wytrzymałość. Zobaczymy na klejonym. Te kształtki, czyli przy 24-centymetrowym wieńcu minus dycha zostaje 14 cm żelbetu. Żelbetonu. Było to obliczenia pokazały, symulacja, że niestety nie będzie sztywności. Przy natomiast 20 cm żelbetu jest duża różnica, tak? Czyli 4 pręty po 12 zazbrojone wzdłużnie i jeszcze oprócz tego będzie otulina dla prętów odpowiednia i myślę, że może się to udać. Jeżeli jednak ta ukształtka sama w sobie podczas betonowania się wypieprzy na te, gdzie jest to bardzo prawdopodobne, nawet wysoce prawdopodobne, no to chciałbym zrobić wtedy jeszcze taką próbę. Zrobię, nie chciałbym, tylko zrobię. Czyli 2, 2, 2 i tutaj w środku rurka z szalunkiem traconym i na zewnątrz, nie z szalunkiem traconym, tylko ta rurka tracona na zewnątrz górą będzie trzymała, bo dołem te połączenie na kleju będzie mocniejsze niż w tym oryginalnym miejscu to. Tu na kleju. Jak szczeli, to szczeli gdzieś wyżej, na kleju nie puści. My lecimy tą ściankę, całą lecimy do tego, do nadproża. Tam zostawiam tylko zęby. Jest tam gdzie się rozpędzić, bo tam długie te będą. Kloczki.
Tam nie można było na tych wcześniejszych ścianach takiego manewru zrobić. O, tu zostawiam pełne bloczki, tak? Tak samo tu. A tam było trzeba zostawić picikłaki takie, to nie bez sensu wtedy się robi. Nie da się tego tak kontrolować łatwo jak w tym wypadku, przypadku. No i lecimy do tego. To już ostatnia warstwa, co była z tego, którą jeszcze sięgam przy moim potężnym wzroście. Tej już nie robię z tego, bo nie ma szans, żebym ją zrobił. Nie widzę sznura od góry już niestety. I co druga warstwa, jak zwykle, pręt. Zaraz wam pokażę tu. Czyli widzieliście, to były doklejki robione wszędzie, tak? Tu wszędzie były doklejki, zobaczcie. To nie jest głuche, ani... Tu skopa byłoby ciężko. Kawa, wywaliłby to skopa? Wywaliłby to skopa? Ten klej jest naprawdę. Zobaczcie. Strasznie mocna sprawa. To jest z czystym sumieniem, mogę powiedzieć, że to wytrzyma. Dobra, lecimy dalej. Jakbyście mieli problem z rusztowaniem, że uła, tak jak tu, to jest bardzo prosty, sprawdzony sposób. Naprawdę bardzo stabilna konstrukcja. Ważne, żeby była posadka równo i można sobie działać na takim prostym tym rozwiązaniu. A bloczki i tak będą wykorzystane na L-kę kawową. Dzisiaj muszę wymyślić sposób po robocie na to, żeby pozbyć się tej wody jutro. Kurczę, mieliśmy zrobić tutaj taki manewr, którego nie zrobiliśmy niestety, ale na następnej budowie zrobimy. Uuu, honoraty, już to zrobię. Pani honoraty. Wczoraj rozmawiałem akurat z honoratą i nie może się już doczekać. Tak samo jak i my nie możemy się doczekać, tak szczerze mówiąc. Prawie południe. Tak jak było słychać w rodejku. Tutaj. Łukasz, masz tego dociętego? Połóż tu, Łukasz. Matury. Matury. Piękny czas matury. Matura, fajna sprawa była. O mnie było bardzo ciekawa. Kiedyś wam opowiem, ale to kiedyś. Kawa sobie jeden wymiar dociął na tym, na pile. Dwie minuty roboty. Jeden wymiar docięty do samej góry już mamy. Bloczki tutaj też i tak będziemy z niej korzystać. Dobra, i teraz tutaj wklejka i poziom wyżej. Lecimy 10 warstw. Obsadzamy od razu nadproże. Zostawiamy. Zresztą może tu od razu 12 jeszcze, ale zobaczymy. Jak czas pokaże za godzin 2. Poziomica się skończyła. Teraz ją lecimy dalej. Tak o, wystarczy, nie? Trzymaj. O, to szefie. Co? Prosto jest? Tak. Ciągnie już ją? Powinno. Tak, teraz, dobra. Bo ja nie trzymam okay. Mocno. Bo jak ścisnę, to i ten, woda wyleci. Z poziomicy? Nie. Ja pójdę na górę i skontrolujemy jeszcze, nie? Tarara. Dobra. Spróbujemy tak ją. Tu. Będzie się łatwiej bić.
Tamte haki są lepsze, te czarne. Te czarne, tak, tak. Trzeba te naostrzyć i też będą ok. Znaczy wiesz, dobrze są, dobre są, ale... Ciągnie? Ciągnie. Nie. No. Dobra. Te są pod tym względem lepsze, bo mają tą łopatkę. Tu uciekła. Widzisz? Odejdź, 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 odejdź. Patrz na górę, kontroluj ją. Ale powoli. Łukasz. No ale musi zblokować przecież. Dobra. Cacy. Miłość. Nie chodzi źle, wiesz, jak uderzałeś, to oczko wiesz. Elegancko. Ta by mogła też iść trochę. Tu. Tą, delikatnie. Albo pod uszklinika delikatnie od spodu. Bardzo delikatnie i będzie głód. Taki sposób na poziomice wykorzystuje się często przy murowaniu ściany, gdzie są trzpienie w ścianie. Czyli na przykład w narożniku, jeżeli jest trzpień. Trzpień, czyli słup żelbetowy. W narożnikach, często w budynkach, w projektach są trzpienie i wtedy bardzo ciężko się muruje bez użycia poziomicy. Właściwie chyba się nie da. To jest najprostszy, znaczy najprostszy. Według mnie najprostszy. Może tak. Dla mnie jest bardzo prosty sposób. Prosty i skuteczny, tak? Od samego dołu i mamy naprawdę, później dokładacie łatę, trójeczkę i jest tolerancja. Taka jak być powinna. Bo jeżeli murujecie ścianę i dołożycie później do ściany łatę 3-metrową czy 4-metrową, już tacy przesadni, no jeżeli nie będzie lica idealnego, tak, że spojrzycie, będzie szparka, nic się nie dzieje, tak? Są pewne standardy, pewne odchyłki, wszystko w normie. Wiadomo, jeżeli będzie taka jama, no to to nie, nie jest to standardem, ani z całą pewnością nie jest to odchyłka taka akceptowalna. Bo na to wszystko przyjdzie tynk, którego zadaniem jest, co Kacper? Nic, Kacper głuchy, wam mówiłem. Wyrównanie powierzchni, wyrównanie płaszczyzny. Czyli na następnej warstwie 3. Odtąd już lecimy na każdą jedną warstwę druta. Zobaczcie, jeżeli taki dźwięk wydaje, to znaczy, że zara szczeli albo do wymianki, albo od razu do wymianki, albo odpuścić mu już pukanie, bo szczeli. Tu jeszcze od góry wciskam, tam gdzie ile to z 2 centy jeszcze wejdzie, akurat to miejsce, które nie jest uzupełnione. Oczywiście pilnowana jest ta płaszczyzna. Tu mamy gotową na 12 warstw. Idealnie do oczka, ściana w pionie i teraz osadzamy tu nadproże, bo mamy możliwość i kończymy, tą zamykamy i spadamy później, żeby zrobić i robimy tu, tą. Czyli jedziemy tą, robimy L-kę na pełną wysokość. Tą L-kę. Potem jedziemy tą L-kę na pełną wysokość. I na koniec zostawiamy sobie tą prościznę. Dzisiaj pewnie się nie uda, no ale zobaczymy, powalczymy tyle, ile się da. I tam praca na jutro. Czyli o tej godzinie, jest godzina 14 chyba. 13 z hakiem. To jutro do 13 z hakiem mogłoby być gotowe. Zobaczymy, jak kawa się z tym poradzi i tyle. Lecimy tu dalej. I tu, żeby teraz nie ściągać tego do ostatniej warstwy, jak będziemy mieli, to ja sobie robię w ten sposób, że... Czuli sobie tak o. Ale źle robię. Już bym was w błąd wprowadził. Trzeba zrobić tak o, pod prąd. Cyk. I z drugiej strony zrobię zaraz to samo, ale przejdę, jak nie będziecie widzieli. No i mamy już tym oto sposobem
tutaj, kurczę, znowu z tym słupełkiem zasranym. Widzicie, ile słupełek zmienia? O, teraz jest good. I teraz przeciągamy sobie tutaj, ten oczywiście do ustawienia, jak widać. Jak będzie ustawiony, 20,5 cm, 2 na wysokość tutaj docięte. Jeszcze tylko tę wklejka z tego, co już kawulec przygotował. Czyli teraz dwie wcinki na 20,5 na wysokość, między nimi pewnie jeszcze, bo 120, a nie, może akurat wyda, 2 centy będzie, bo bloczek ma 59 i 59 i ostatnia warstwa i ta ścianka zapomniana i Kacper może zabrać się za fugowanie tutaj, czyli 20,5 cm. Masz dwa bloczki? Dwie dwunastki, Łukasz, będą potrzebne. 20,5. Nagrywam! 20,5. Ustawiony mamy. Tu jeszcze tego górnego trzeba ustawić. I teraz blokadka. Epa. I dzida. I kawa teraz. Kaweczki byś się napił w kierowniku, kawulec? No oczywiście. Nie bije. Nie, nie bijesz wcale. Dobra, i teraz lecimy. Tu dwa wklejki, już również ręcznie, nie? Z długości, z jakiegoś tego. Bo między nimi też będzie, bo mam 120 nadproże, a dwa bloczki mają po 59, czyli bez 2 centów. To ja sobie już rutnę, nie? To możesz śmiało cięć na 2 centy, Łukasz. Albo z tego plastra. Nie, on ma 3. Cała filozofia w tej maszynce, jak widać, polega na tym, że tutaj musi być przyciśnięte tym, ale puściło nam. Ja też się zauważyłem. Bo jakby to nie trzymało dobrze, no to będzie bloczek podskakiwał tak, jak było to przy lisicy. To myślę, że tak, najwyżej go zetrzemy, Łukasz. Dobra, my wracamy na górę. Zobaczcie, jakie jest idealne cięcie, naprawdę. Powiem szczerze. Zobaczcie, cięcie idealne. Najważniejsze, że jest zachowany kąt. Co ręcznie nie zawsze niestety wychodzi. Z uwagi na to, że bloczki są koślawe. I nie ma się jak zabrać do bloczka, bo kątownikiem się zabierzemy, no trochę lipa. Bo jeżeli przeskakujecie kątownikiem dookoła, po obwodzie bloczka, nie zejdą się te linie niestety. Gotową mamy. Tutaj jest, wyszła taka sytuacja, że jest spoina, wiązanie jest na jednym tym i tam między tym, gdzie wyszło, żeby już nie poprawiać, żeby nie wycinać osobnych tych, są dwa pręty wrzucone na tym i na tamtym. Dwie szóstki są zatopione w kleju, w wyżłobieniach i trzyma. Na dzisiaj chyba to wszystko. Tu są przedłużone te, wysunięte. Teraz już możemy zabrać jeszcze sobie zaprawę, bo jak stwardnieje, będzie kamyk. Co? O, nagrywam. Kawy śmieszny bicek. Kacper, chodź coś śmiesznego zobaczy. Co ty? Dobra, nie ma się co śmiać. Zobacz, jakiego kawa ma bicka. Widziałem. Widziałeś? Dobra. Chyba, że jeszcze dzisiaj pofugujemy tak jak tam ścianki, ale zobaczymy. Jak nie, to do jutra. Jutro, czyli sobota, jakbyśmy ostro ruszyli we trzech do tego, to do 15 mamy gotowe resztę. Jutro nie będziemy świrować za długo, nie? Sobota. No zobaczymy, no wiesz. Plan jest taki, żeby to jutro skończyć, tą parcelę. I kawulec zostaje dla ciebie, aleczka piękna. Masz następny cały tydzień na to. Ma być gniazdo z pióro z wpustem. No. No i tu jest taka sytuacja, że tu sobie oczywiście ustawiamy w taki sam sposób, jak było tam. I tutaj tylko tu już lico, czyli najdalej wysunięty punkt w tym miejscu
już tworzę lico tego i sznurek tylko na gwoździka i szybka akcja do góry. W pierwszej kolejności robimy tą, później tą aleczkę. Żeby je chociaż były na gotowo tutaj z nadprożem, to na dzisiaj będzie świat. Skończyło się ten. Skończyły się poziomice. I lecimy wyżej. Tu ją zamontujemy. Nie, dam sobie radę. Trzeba uważać, bo to jest oczywiście świeża ściana, tak? Czyli żeby nie było sytuacji takiej, że przepieprzymy za mocno, bo wtedy już dupa będzie, jak się ścianka przesunie. Cyk, i teraz sobie go dobić już. Uszczeliła, jak widać. Szczelił bloczek tutaj, odpad od wbijania, ten narożniczek, ale nam nie wystarczy jeden hak. Jednak nie. Czyli drugi potrzebny. Zielony był. Mam ich haczysko. Samemu ciężko się to robi, ale się da. Na górę tylko pion skontrolować, bo widzę, że będzie musiało delikatnie jeszcze tu dojść. Czyli tutaj podłożyć klinika delikatnie i będzie ok. Jest godzina 9:36, w soboty mamy to skończone. Teraz wskakuję z drugiej strony, tą drugą alkę robię z mniejszym wąsem, z krótszym tutaj. Zrobię całą, z tym, że zostawiam zęby na tamtą ściankę wtedy ostatnią. Myślę, że pójdzie, bo na prostej ściance, jak nie ma za dużo zakamarków dupereli, to idzie. I to rozwiązanie, o którym po raz kolejny mówię, naprawdę warte, godne rozważenie, jeżeli ktoś będzie budował we własnym zakresie, oczywiście bez doświadczenia. Mega pomocne rozwiązanie to będzie, zobaczycie. Docenicie dwie łaty dwumetrowe czy 2,5 i świat jest. Jeżeli ktoś będzie budował we własnym zakresie, to jest wystarczająca ilość. Ja mam więcej łat, ale korzystam również z dwóch, bo mi wystarczają, tak? Tam również zrobię taką sytuację z dwóch łat, tamtą ścianę również pójdziemy. Tyle. Jesteśmy tu, jest godzina, nie wiem, 12 chyba, gdzie? 11:01. Lecimy tu, do samej góry, taka sama sytuacja jak tam, eleczka zrobiona, wstawione nadproże i tu mamy na gotowo później piękną ściankę do roboty, tu. Zastanawiam się, czy tu kawie nie dać już, żeby... Ale zobaczymy, jak dzisiaj będzie z czasem. Na pewno tam to będzie robił Łukasz w poniedziałek. Czyli jeżeli tylko nie będzie padało w poniedziałek, kończymy temat ścian działowych, sprzątamy sobie budowę na gotowca, na tip-top i zabieram się za kominy systemowe najprawdopodobniej, bo będą dwa jednak. Co tu się stało? 14 z minutami, kończymy dzisiaj z chłopakami, postanowiliśmy, kantorek jest zrobiony, czyli spiżarka i coś jeszcze, nie wiem co. Kuchnia jest cofnięta tutaj odpowiednio. Jest ogólnie syf, ale dzisiaj podciągnęło trochę, bo jest dzisiaj cieplutko. I dzisiaj to w miarę poszło. Ta ścianka mi została, ja w poniedziałek rano startuję, jeżeli tylko nie będzie padał deszcz. Półtora godziny czasu, kawa z kogutem atakują to. Ja ściankę w poniedziałek skończę i zaczynam sprzątać budowę w tym czasie, co chłopaki będą do góry ciągnęli. Jest pofugowana już, te praktycznie na gotowo, reszta ścian. Kacper działał w międzyczasie. Powiem wam, z tym jest ciekawy temat taki, że według mnie, jeżeli ktoś by planował piwnicę i zrezygnowałby z WC, idealna miejscówka byłaby tu na klatkę schodową, z tamtej strony. Zrobić drzwi, klatka schodowa na dół. Naprawdę dobre miejsce. Zmiana jest zrobiona tutaj taka, jak widzieliście, że tutaj jest cofnięte. Na gotowca ma 64 cm, czyli tyle będzie, bo tu będzie warstwa tynku. Tu będzie warstwa tynku i tu będzie warstwa tynku, czyli 64 cm z małym bezpiecznikiem na zabudowane meble. Ja sobie będę robił jeszcze chyba u siebie tak, że jeszcze trochę zmniejszę łazienkę, bo mi w łazience wystarczy prysznic, jestem do tego przyzwyczajony całe życie. Nie miałem nigdy wanny, tak naprawdę miałem zawsze prysznic. Za gówniarza była tylko wanna, ale w dorosłym życiu miałem tylko prysznic, mi to pasuje, mi to wystarcza i będę miał chyba tylko prysznic. I dzięki temu mogę kuchnię zrobić jeszcze szerszą, z uwagi na to, że mojej stokrotce marzy się wyspa.
i prawdopodobnie wyspę będzie miała dzięki temu. W poniedziałek będziemy mieli na tip-top posprzątane, pozamiatane i przygotowujemy się do murowania kominów w poniedziałek. Trzymajcie się. Dwa czubki już po ten pospakowali wszystko, tak więc spadamy. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.